przedsiębiorczość naszych pedagogów. Szanowni nauczyciele, szanowni pracownicy obsługi administracji naszej szkoły, myślę, że dzisiaj na tym apelu jest właściwy moment, by wszystkim Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień. Wam, drodzy nauczyciele, dziękujemy za poświęcenie i trud wkładany w naszą edukację. Za wiarę w nas, wierzenie potrzebujące Waszych rad i wskazówek. Jest Wasze Święto, drodzy nauczyciele. Niech o tym pamięta uczniów bardzo wiele. Wszyscy pamiętają, pochodzą do szkoły, co niej Was witają, każdy jest wesoły. Trud Was doceniają, choć nie mówią o tym, godzin dla Was mają, dostrzegą to potem. Czasami tu są te bardzo denerwują, te rzadkie momenty nerwy Wasze wzywają. Ale pamiętajcie, to wielu przywilej, proszę wybaczajcie. Będzie milej. Rozumiem po czasie, że nauczyciele każdego dnia w szkole dawali tak wiele. Dziś dziękują za to oraz przepraszają za wszystkie złe chwile, które dostarczają. W dniu Waszego Święta teraz Wam życzymy, niech każdy pamięta te uczniowskie ryby. Ale pierwszą muzykę także się uczymy.
Religia ma sprawić nasze polepszenie, łatwiejsze i mogłe poprawienie. Byśmy się sprawowali, więc jak należy, bo wtedy bliźni także w nas uwierzy. A pedagogiczna dusza nie będzie się na poruszać. Czerpcie z roboty.